I to jest taka historia uniwersalna, która chwyta każdego. I to jest bardzo złe, że w Polsce od wielu lat to jest w taki sposób wykorzystywane politycznie, że jedni się na siłę sprzeciwiają, drudzy niby sprzyjają, niby coś robią, ale tak naprawdę nie mamy dobrego filmu ani o tych wszystkich bohaterach, ani o Pileckim. Dziękuję Wam bardzo, ponieważ bardzo często w okolicach 1 marca mamy tak zwane marsze, biegi tropem wilczym, a jednak mało jest wykładów. Dobrze, że mamy te marsze, bo to jednak dociera do masowego człowieka. Dobrze, że mamy biegi, ale tutaj jest kilka kwestii i też dziękuję za taki temat szeroki, wykręci za walkę o Polskę. Ponieważ jest bardzo dużo kwestii niezrozumiałych, wciąż do wyjaśnienia. Tutaj słyszałam, że jutro też jakaś pani chyba z Lewicy będzie robić jakieś takie dziwne, nie wiem co to będzie, jakiś happening przeciwko żołnierzom wyklętym. Tutaj może też od razu sobie przejdziemy dalej do pani tutaj Dziemanowicz, Bąk Dziemianowicz, która stwierdziła, że jako ministra, która nadzoruje Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, poleciłam zaprzestanie niezwłoczne zorganizowania przez ten urząd wydarzeń upamiętniających Józefa Kurasia Ognia oraz Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Nie ma i nie będzie zgody na czczenie osób, które dokonały zbrodni na ludności cywilnej czy sprawiły mundur kolaboracją z hitlerowcami. I to są przekłamania jeszcze z czasów sądów stalinowskich, które do dzisiaj pokutują. Taka była narracja, żeby każdego Polaka, który podczas wojny nawet dzielnie walczył przeciwko Niemcom, tutaj jeszcze są miejsca, zapraszamy, uznać za faszystę, uznać za rzekomego hitlerowca. Taka była narracja. Możemy w skrócie, w mojej książce, bo książka dotyczy z okładki siostry Izabeli, ale jest to też w dużej mierze książka o Adamie Doboszyńskim. Największy taki proces pokazowy człowieka, który nic nie zrobił, czas wojny spędził w Wielkiej Brytanii, przedwojenny narodowiec, pisarz katolicki, publicysta, aresztowany po wojnie, tylko ze swoje przekonania polityczne, brutalnie torturowany i jeden z największych procesów propagandowych właśnie dotyczył jego. Pod koniec sobie powiemy, jak siostra Izabela miała być w to wplątana, ale wszystko, że on jest faszystą rzekomym. Takie argumenty bezpodstawne, jak przed wojną, zanim pewien gest wyciągniętej ręki kojarzył się głównie z hitlerowcami, to bardzo dużo różnych organizacji po prostu w ten sposób się witało. I jemu wyciągnięto zdjęcia z takim gestem z czasów przedwojennych i cała narracja, że on jest hitlerowcem, że współpracował z Niemcami podczas wojny, co nie było, w ogóle nie miało nic wspólnego. Przecież on tutaj walczył podczas wojny po stronie polskiej, potem się przedostał do Wielkiej Brytanii. Również występował przeciwko temu, że Sikorski dogadał się z Sowietami i tacy ludzie ginęli. Zanim przejdziemy tutaj dalej do tych wątków politycznych, to w skrócie tylko, bo dzisiaj nie będzie czasu, o tym mówiłam kilka lat temu w Częstochowie, książka Duchowość i charakter Witolda Pileckiego, tutaj różne wątki pokazujące jego duchowość, również te dokumenty, które on rozpowszechniał, takiego odezwa do działaczy młodzieżowej, takiego na przykład jego wstęp do raportów z Auschwitz, to wszystko też pokazuje, jak on nawet w takich nieludzkich sytuacjach potrafił zachować się jak trzeba. I tutaj też zaczęły się takie działania niezależnie ode mnie, ja tego nie forsowałam, po prostu napisałam książkę, trafiła ta książka do Watykanu, do jednego z ojców karmelitów, który jest też odpowiedzialny za procesy beatyfikacyjne i który właściwie powiedział, że
tutaj jest to jakiś przyczynek, że można by rzeczywiście, jakby była wola, z takim procesem ruszyć. I w tym momencie w Warszawie tworzy się takie Stowarzyszenie Przyjaciół Pileckiego, które będzie starało się w taki sensowny sposób już tutaj z doradztwem też tego ojca z Watykanu, jak i z innych tutaj osób, które już takie procesy prowadziły, może coś zacząć. Zobaczymy. Jakby Państwo chcieli więcej wiedzieć na ten temat, to dam znać, aczkolwiek właśnie ze względu na miejsce śmierci Pileckiego Warszawa, to stowarzyszenie musi się nawiązać w Warszawie. Jakby Państwo chcieli więcej o akurat wątku duchowości Pileckiego, to proszę na koniec powiedzieć, to jeszcze sobie porozmawiamy albo coś zacytuję. Dzisiaj też dla młodzieży o tym mówiłam i to rzeczywiście to jest historia, która każdego rusza, każdego po prostu. Ja byłam kilka lat temu w Londynie, gdzie badałam tutaj w Studium Polski Podziemnej te dokumenty związane z Pileckim. Przy okazji, gdy nocowałam w takim hostelu głównie dla studentek, to był hostel dziewczęta z całego świata praktycznie, z Wenezueli, z Japonii, z Włoch, z różnych krajów, z Turcji nawet. I wszystkie, ja zrobiłam dla nich taki właśnie wykład po angielsku z prezentacją o Pileckim. I one były zachwycone, na drugi dzień nawet na stołówce, na śniadaniu o tym opowiadały. I to jest taka historia uniwersalna, która chwyta każdego. I to jest bardzo złe, że w Polsce od wielu lat to jest w taki sposób wykorzystywane politycznie, że jedni się na siłę sprzeciwiają, drudzy niby sprzyjają, niby coś robią, ale tak naprawdę nie mamy dobrego filmu ani o tych wszystkich bohaterach, ani o Pileckim. Ten film, który się niedawno ukazał, raport Pileckiego, jest w wielu miejscach przekłamany. W wielu miejscach szarga dobre imię Pileckiego. Na przykład, ja w książce piszę, że on nigdy się nie spóźniał, zawsze był punktualny. Film pokazuje zupełnie nieprawdziwą historię, gdzie rzekomo Pilecki spóźnia się na spotkanie ze swoimi kolegami podczas II wojny światowej z Tajnej Armii Polskiej i przez to spóźnienie ci koledzy na niego czekają, Niemcy ich aresztują, wywożą do Auschwitz. I rzekomo on się przez to czuje winny i dlatego idzie na ochotnika do Auschwitz. Takie coś nie miało w ogóle miejsca i ta cała historia jest wymyślona i szarga dobre imię Pileckiego. A wiele z tych sytuacji, które ja tutaj opisuję, gdzie on rzeczywiście pokazał swoje bohaterstwo, w filmie nie zostało przedstawione. Dlaczego tak jest? Teraz na moim kanale też wkrótce ukaże się recenzja. Za tydzień będzie premiera. Ja byłam na pokazie przedpremierowym filmu Strefa Interesów o Rudolfie Hysie, komendancie KL Auschwitz. On sam w swoich wspomnieniach spisanych, jak czekał na wykonanie wyroku śmierci, napisał do 1942 roku, głównie więźniami byli Polacy, napisał: wyrządziłem bardzo wiele szkód, przede wszystkim narodowi polskiemu. I my w filmie w ogóle się tego nie dowiemy. W ogóle nie pada słowo, że więźniami byli Polacy, tylko jest mowa o żydowskich więźniach. W ogóle nie pada słowo, że więźniami byli Polacy. I na to dokłada się Polski Instytut Sztuki Filmowej, na takie filmy. Dzisiaj, gdy pytałam dzieci o początki Auschwitz, co wiedzą, no to tylko wiedzą, że tam ginęli Żydzi. Nie wiedzą nic o polskich więźniach. Nic. Nie wiedzą właściwie, teraz się mówi, mówi się, że jest jakaś tutaj walka, że mówiło się o Pileckim i o Ince w szkołach, a teraz ma się nie mówić. Ale tak naprawdę nie mówiło się. Te dzieciaki, nawet te, bo się pytałam dzisiaj, kto był w Auschwitz na wycieczce, kto nie był, nawet ci, którzy byli w Auschwitz na wycieczce, nie wiedzą, że pierwszymi więźniami byli Polacy, nie znają historii Pileckiego, nie znają historii Pietrzykowskiego, co dopiero mowa o tym, co po wojnie. Tutaj musimy od tego zacząć, bo to są te nasze tematy bieżące, bo mówi się, że jest walka, że tutaj poprzedni rząd miał to w programie szkolnym, a teraz ma tego nie być. Jak ten program szkolny wyglądał? Wyglądało to tak, że w czwartej klasie, która została tak zmieniona i cała historia jest jakby taką skondensowanym wstępem do warsztatu historyka i do takiego poznania kilku bohaterów polskich, co samo w sobie nie jest złe, ale wygląda to tak, że w czwartej klasie
według programu ma być jakoś tam omówiona historia Inki i historia Pileckiego, a w ósmej klasie, gdzie już są te czasy wojenne, powojenne, ja tam nie widzę w tym programie, żeby te czasy powojenne były w Polsce w ogóle przedstawione. Jest nawet w programie historia Chin i Korei po wojnie, ale nie ma w tym programie dokładnie opowiedzianej historii Polski. I tak samo ja, jak o tych żołnierzach wyklętych czy o Pileckim, nie uczyłam się w szkole. Wielu z Państwa, praktycznie wszyscy, też się nie uczyli. I badając te tematy, ja zobaczyłam, jakie my mamy braki szkolne z ogólnej wiedzy o tym czasie. I ten brak w ogólnej wiedzy o tym czasie wpływa również na te mity, które się pojawiają na temat żołnierzy wyklętych. I przez to pewni ludzie mogą sobie takie, a nie inne kłamstwa powielać. Przez to też, że nadal mamy te komunistyczne jeszcze publikacje, te fałszywe oskarżenia dotyczące chociażby Brygady Świętokrzyskiej. Tutaj polecam na moim kanale 1 marca, będzie rozmowa z panem Leszkiem Żebrowskim, gdzie kilka tych kwestii będzie odkłamanych. I gdy ja mam taki wykład, że przedstawiam albo historię Pileckiego konkretnie, albo konkretnie historię siostry Izabeli, to wtedy przeważnie nie ma czasu na powiedzenie kontekstu. I pytanie, które ostatnio usłyszałam po jednym z wykładów, sprawia, że nim przejdziemy do konkretnych sylwetek, to tylko zrobimy pokrótce, że trzeba dzisiaj kilka rzeczy powiedzieć w kontekście. Dlatego teraz widzą Państwo ten dokument. A pytanie brzmiało tak. Jak to jest, że przecież wiemy, że Witold Pilecki przekazywał dokumenty na Zachód, no to czy to nie było tak, jak o nim mówi ten jego akt oskarżenia, że on jakby dostarczał dla obcego mocarstwa te dokumenty? Czemu on to robił? I tutaj jest jakby niewiedza na takim poziomie nawet wśród osób, które rzeczywiście śledzą takie zagadnienia, chodzą na takie spotkania. Trzeba tutaj wrócić do pewnych kwestii. 43 rok. Pilecki staje się członkiem organizacji NIE. Ale jeszcze jedna kwestia. On już przed wojną działał w kontrwywiadzie i wywiadzie, w drugim oddziale Wojska Polskiego. No i tutaj dygresja, ktoś może znowu zacząć mówić, jak to ten rząd polski sanacyjny nie był doskonały. I zgadzam się, że nie był doskonały, ale też dla Pileckiego, dla innych, którzy byli wychowani w Polsce pod zaborami, był jaki był, ale mieliśmy Polskę na mapach. Pilecki do tej organizacji, drugi oddział Wojska Polskiego, za namową Rydza Śmigłego wstąpił. Tam już przed wojną został kapitanem, co on musi ukrywać. Podczas wojny będzie zaczynał tą wojnę jedynie jako podporucznik. I to jest też bardzo ciekawa historia jego awansu. On nikomu nie powie, że tak naprawdę powinien wojnę kończyć ze stopniem majora, bo powinien ją zaczynać od kapitana, a zaczyna od podporucznika kawalerzysty, więc ją kończy na rotmistrzu, czyli taka sama ranga jakby kapitan. I to taka jest też taki wątek, który ja publikuję w swoich książkach, nieznany. Myślałam, że historycy go jakoś podchwycą, starają się ten wątek przedwojenny zbadać, nie badają. I to jest ciekawa rzecz, że bardzo wielu, na przykład zaraz sobie zobaczymy Wincentego Kwiecińskiego ze Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, też praktycznie podejrzewany, jak i wielu innych, o ten udział w przedwojennej dwójce, czyli w kontrwywiadzie. Działalność przecież Pileckiego w Auschwitz, no to jest działalność wywiadowcza. Dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj my mówimy żołnierze wyklęci, a to tacy, co po wojnie zostali w lasach i walczyli. Oczywiście tacy byli. To jest ułamek, drodzy Państwo, całości. To jest taki ułamek i on nam w ogóle nie pokazuje, o co chodziło. List tutaj, który widzimy, to jest list, który Pilecki napisał w 1946 roku. List się znalazł w archiwum Marii Szymongowskiej, jest do niej adresowany. Pisze do niej na pani, bardzo oficjalnie, bo notabene jeszcze jedna plotka, jaka podczas procesu powstała, tak rzekomo chciała Pileckiego i Szelongowską bronić pani adwokat, że rzekomo Szelongowska była w Pileckim zakochana, że mieli romans, co nie jest w ogóle
prawdą. Ona po prostu mu tutaj pomagała, była jego sekretarką, przechowywała całe archiwum. I on jej zostawił taką wiadomość z myślą, on cały czas tak myślał o przyszłości, może nawet i o nas, żeby przekazać jak najdokładniej tą historię. On widział, że ta historia jest fałszowana. Tutaj w tym liście pisze, że w 1943 roku właśnie z tą grupą, z organizacją Nie, oni się zastanawiają, co robić dalej. Ta organizacja miała cel długofalowy. Co zrobić, jeśli wojna się skończy? Polska nie będzie wolna, będzie tak naprawdę pod okupacją sowiecką, jak działać. Zgodzili się, że w takich warunkach nie jest możliwe po prostu działanie takimi zwykłymi metodami, że po prostu będziemy walczyć, trzeba być bardziej sprytnym. O co tutaj mogło chodzić? Zaraz sobie też powiemy, ale druga rzecz, dlaczego on rozpoczął pracę w Polsce i przekazuje te dokumenty? On tutaj pisze, nie uznaje Bieruta dotychczas jeszcze i dlatego obowiązuje mnie postanowienie prezydenta Raczkiewicza, władz londyńskich. Praca ta nie została odwołana i jest aktualna. I tutaj jakby taki kontekst, który by wymagał całkowicie innego wykładu, czyli na przykład wcześniej proces 16 przywódców państwa podziemnego. Pilecki wtedy prawdopodobnie, nie wiem czy jeszcze był w Murnau, czy już w drugim korpusie Andersa, albo już w drugim korpusie Andersa, podczas tego procesu skazany Okulicki, który wcześniej też stanął na czele tej organizacji Nie. Zupełnie wszystko się pozmieniało. Ci żołnierze, którzy wraz z Pileckim byli we Włoszech, większość z nich twierdziła, że nie ma po co wracać do Polski. Oni sprowadzali swoje rodziny, swoje żony, żeby już bezpiecznie żyć. Pilecki jednak stwierdził, że musi wrócić. Wraca do Polski. Większość tych ludzi, z którymi powinien pracować, bo należeli do organizacji Nie, zginęła, zwłaszcza w Powstaniu Warszawskim. Cała inna dygresja, cały inny temat na Powstanie Warszawskie, jak to było, czy to prowokacja. Wielu ludzi zginęło, którzy byliby w tej rzeczywistości powojennej potrzebni. Pilecki w jednym z pierwszych raportów pisze, nie spotkałem z wszystkich, nie mam z kim zacząć pracy. Nawiązuje się, pomimo różnych różnic politycznych, bo tutaj mamy Wacława Lipińskiego, Wincentego Kwiecińskiego, Włodzimierza Marszewskiego i też nazwiska, aż dla mnie znane, to byli ludzie, którzy mogliby pełnić czołowe funkcje w kraju, również też wśród innych jeszcze grup, właściwie praktycznie nawet różniące się od siebie, bo i zgrupowania socjalistyczne, ale nie związane z tym głównym nurtem, jak i zgrupowania narodowe, tutaj jeszcze było Stronnictwo Narodowe, zorganizują takie porozumienie po to, żeby się sprzeciwiać nowej rzeczywistości. Włodzimierz Marszewski pisze memoriał do Organizacji Narodów Zjednoczonych, informując, że prawdopodobnie wybory, które się odbędą w Polsce, będą sfałszowane. I Pilecki i jego grupa oficjalnie w tej organizacji nie są, ale wiemy, że utrzymują z nią kontakty. I przekazywane mamy informacje za granicę o tym właśnie, jak fałszowano wybory, jak fałszowano referendum, o na przykład liście cenzurowanych książek, o tym, jakie niekorzystne umowy Polska podpisuje z ZSRR i tak dalej, jak będzie się zmieniało szkolnictwo. Więc dla nich to nie był polski rząd. Oni meldowali prezydentowi, rządowi na uchodźstwie. Te różne dokumenty w różnych wersjach, niektóre niestety w takim dzisiaj stanie jakoś niezarchiwizowane porządnie w jakiś indeks, trudne do odnalezienia, możemy znaleźć, jeśli się postaramy, w dwóch placówkach w Londynie, w Studium Polski Podziemnej i w Instytucie Sikorskiego. I to są w skrócie, bo tutaj tych wątków już jest jeszcze więcej, wkrótce jeszcze powiem o tym wojsku powojennym. To są wątki, jakby też cały wątek w książce. W książce Kto zdradził Witolda Pileckiego ja publikuję praktycznie większość z tych raportów, które on po wojnie wysyłał. Mówi się o Pileckim jako o twórcy raportów z Auschwitz, a praktycznie mało się mówi o tych raportach z powojennej Polski,
czy o tym kontakcie właśnie z organizacją Polski Podziemnej. Włodzimierz Marszewski, skazany na karę śmierci, zamordowany w więzieniu bobkatowskim. Lipiński, później w więzieniu we Wronkach przez jednego z funkcjonariuszy zamordowany. Kwiecińskiemu co prawda po latach udało się wyjść z więzienia, no ale też cała ta organizacja wpadła. Każdy, kto myślał inaczej politycznie, mógł zostać aresztowany. Straciliśmy bardzo wielu cennych ludzi i niestety to jest tak, że mamy te marsze, mamy te sztandalery i niektóre nazwiska, jak Pilecki, czy Inka, czy podpułkownik Ciepliński są znane, inne piękne postacie, chociażby na przykład Leon Dziubecki ze Stronnictwa Narodowego, też zaangażowany w pomoc po wojnie różnym księżom, różnym organizacjom związanymi chociażby z jakimiś placówkami dla dzieci, aresztowany, zamordowany. O tym się nie mówi. To właściwie jest nawet taki temat, być może na cały semestr szkolny, żeby dokładnie te wszystkie niuanse wytłumaczyć w całym kontekście, we wszystkim, jak powinno się o tym mówić. Oczywiście były też te grupy walczące w lasach. Pilecki w czerwcu 1946 roku dostaje taki meldunek i on też w tym liście, który wcześniej Państwu pokazałam, narzeka, że chociaż właśnie on dostarcza te wiadomości do polskiego rządu na uchodźstwie, to oni, ci, którzy wydają mu rozkazy, nie rozumieją realiów, jakie mamy w Polsce. Bo na przykład on dostaje rozkaz, że nie ma już sensu, żeby te oddziały w lasach czekały na trzecią wojnę światową, że ta wojna nie nadejdzie, żeby on po tych lasach pojeździł, tych młodych chłopców stamtąd wyciągnął, żeby oni się zalegalizowali, żeby oni zaczęli pracować, a jeśli niektórzy są spaleni, to żeby wyjechali na zachód. Pilecki rzeczywiście zrobił taki objazd po tych oddziałach, spotkał się z różnymi grupami, czy to z oddziałami Łupaszki, czy z innymi. I on potem pisze, że to nie jest możliwe, ponieważ dla wielu z tych osób tak naprawdę ten las to jest jedyne bezpieczne miejsce. Ci, którzy się legalizowali, to często to była pułapka. Potem trafiali do więzienia. Wyjechać za granicę niektórym się udawało. Tutaj też niektóre te miejsca, w których nielegalnie wyjeżdżano za granicę, wpadały. A wiemy też o ogromnej prowokacji związanej z wyjazdem za granicę, jaką było zamordowanie żołnierzy Bartka, Henryka Framego w okolicach Grodkowa. I o tym też się nie mówi. Na ten temat też powinien powstać duży film. To był ogromny mord, więc sprawa nie jest taka łatwa. I poza tym Pilecki mówi, że to też jest zupełnie inaczej niż dzisiaj nam mówi nawet ta propaganda, że lokalna ludność się cieszy, że ma te polskie oddziały wojska, że one ją chronią, że oni też likwidują tych najbardziej brutalnych funkcjonariuszy. No to cały czas dla nich była wojna i czasami to było zagadnienie, które się też pojawi w historii siostry Izabeli, które to opisuje, gdzie jest opisany wyrok śmierci bojówki Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na funkcjonariuszu Bojanowskim w Rzeszowie, którzy bardzo brutalnie tych Polaków w więzieniu traktował. Więc no, często to było po prostu wykonanie wyroku śmierci i śmierć takiego jednego funkcjonariusza tak naprawdę mogła ocalić kilkadziesiąt albo i więcej istnień innych. To były tutaj straszliwe czasy. Jednocześnie Pilecki zauważa, że Urząd Bezpieczeństwa, żeby tworzyć tą negatywną legendę, często sam tworzy takie upozorowane grupy, nazwane właśnie bandami, które rabują, które okradają tutaj lokalne wsie, tak? Notabene, jak tutaj się rozkładaliśmy, to gdzieś z końca jakiegoś radia chyba leciała piosenka z pana Kleksa. Pan Kleks teraz też niedawno w kinach. Film nie ma nic wspólnego z książką, ale książka ukazała się pierwsze wydanie zaraz w tych czasach, zaraz po wojnie. I tutaj oczywiście autor sprzyjający nowemu reżimowi. No to jest bajka, może się to z niczym nie wiąże, ale on tam opisuje tą grupę wilków jako taką właśnie, która rabuje te lokalne miasta, miasteczka, a ludność narzeka na rząd, że to rządu wina, że nie ma co jeść, a to tak naprawdę te grupy tych wilków z tego lasu rabują, tak?
No tutaj widzimy jakąś analogię, jak to się mogło w tamtych czasach kojarzyć. Dzisiaj się to w ogóle nie kojarzy, więc tutaj nie chcę naciągać. Ale wtedy to się mogło tak kojarzyć i on to mógł specjalnie tak właśnie w ten sposób napisać, żeby tak to się kojarzyło, żeby tworzyć czarną legendę tych ludzi, a czasami oni mieli innego wyjścia. Tej też historii, jeśli Państwo nie znają, księdza Władysława Gurgacza, który jezuita, który do takich oddziałów leśnych dołączył, potem również brutalnie przez komunistów zamordowany. Więc tych historii, szczególnie właśnie leśnych, jest sporo, ale ja bym się chciała skupić, później pójdziemy dalej, do siostry Izabeli, żeby zrozumieć jeszcze ten wątek. Mamy ten komitet porozumiewać, czy organizacji Polski Podziemnej starają się, żeby te wybory jednak się okazały w miarę demokratyczne, co się nie udaje. Informują o sfałszowanych wyborach, o sfałszowanym referendum. Informują o tym, jakie mamy warunki w więzieniach, jacy są najbrutalniejsi funkcjonariusze. Notabene zachował się dokument, który ja publikuję też w tej książce, kto zdradził Witolda Pileckiego, który mówi, jaka miała być ostatnia misja Pileckiego, gdyby on nie został aresztowany. On miał informować o Polakach wywożonych na wschód, w głąb Rosji. To się nie stało, bo już nawet ten meldunek do tego nie dotarł, bo on był aresztowany. Miał informować o takich rzeczach. Znowu wielkie niedomówienie, czy też zakłamanie w filmie Raport Pileckiego, który o tym, co ja mówię, w ogóle nie mówi. Skupia się wokół jakiejś wymyślonej kwestii związanej z Cyrankiewiczem. Fakt, że Cyrankiewicz Pileckiemu nie pomógł, ale śledztwo prowadzone przeciwko Pileckiemu w ogóle nie dotyczyło Cyrankiewicza. Dotyczyło tych wszystkich kwestii, tych dokumentów, które on przekazywał, niektórych dokumentów bardzo niewygodnych, mówiących o tym, kto tak naprawdę stoi na czele w MBP, kto jest najbardziej niebezpieczny. Te dokumenty przekazywał funkcjonariusz MBP, Wacław Alchimowicz, który tak naprawdę współdziałał, najpierw ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość, potem z grupą Pileckiego, to był też przedwojenny narodowiec, to jest dużo różnych teorii. I moja książka to jest właściwie pierwsza książka, która nie jakoś, bo tak mi się wydaje, tylko na podstawie dokumentów wykazuje, że ten człowiek szczerze działał dla grupy Pileckiego, ale to nie tylko ja wykazałam, bo to już też wykazały takie te wszystkie procesy, które się pojawiały w latach 90., które już odkłamywały i uniewinniały tych ludzi. I Wacław Alchimowicz, o ile na początku była taka właśnie też tablica duża na łączce i go upamiętniała, dzisiaj nie ma swojego upamiętnienia. Co prawda ma jeszcze upamiętnienie na tablicy przy więzieniu mokotowskim. On za dostarczanie tych dokumentów, niektórych bardzo niewygodnych, takich jak na przykład raport Brzeszczota, który tutaj opisuje. I też jestem jedną osobą, która mówi, że to był rzeczywisty jego raport, który był cenny, a inni historycy bez żadnych podstaw piszą, że Alchimowicz był tym, który się przyczynił do aresztowania grupy Pileckiego, że on był rzekomo zdrajcą Pileckiego. I tutaj pokazuje, że to w ogóle nie jest prawdą. On dostarczał bardzo cennych materiałów, za co został aresztowany, zamordowany w takim tak zwanym kiblowym procesie bez żadnego obrońcy. Gdyby nie tacy ludzie, tak zwane wtyczki, ta cała praca nie miałaby sensu. To jest to, o czym Pilecki pisze w tym liście w 1943 roku, że my musimy pracować inaczej. I o tym się nie mówi. Ale takich ludzi w różnych miejscach, bo nawet ktoś z otoczenia prezydenta działał w grupie Pileckiego, czyli oni musieli tak działać na dwa fronty. Z jednej strony udawać, że pracują dla komunistów, z drugiej strony dostarczać informacje do podziemia. Jak ich dzisiaj tutaj ocenić moralnie, bo jednak to była taka podwójna gra, ale bez tej podwójnej gry zdobycie tych dokumentów by się nie udało. Tutaj też ciekawa postać Czesława Stachury, który był pracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa w Łodzi i który właśnie dla Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, podobnie jak w Warszawie Alchimowicz, tak Stachura w Łodzi, przekazywał bardzo dużo dokumentów. Również Stachura zostanie aresztowany, skazany na śmierć, wyrok śmierci zostanie wykonany. I on pokazuje bardzo ciekawe informacje, o tych informacjach sobie powiemy, ale na przykład jedną z tych, taki tutaj mam cały wątek częstochowski, ale wcześniej jeszcze też, jeśli chodzi o wątek częstochowski, który Stachura przekazał, to informacje na temat
Stanisława Sojczyńskiego-Warszyca. Ciekawe, że dzisiaj też akurat jak byłam w szkole, to jest młody człowiek, który się Warszycem zajmuje, dlatego że Warszyc został w Częstochowie aresztowany 27 czerwca 1946 roku, więc tutaj też mamy ten wątek częstochowski. Nie jest to chyba tak znana postać jak Pilecki czy Ciepliński, wymaga też może większego zainteresowania. Był wcześniej podczas wojny twórcą organizacji konspiracyjne Wojsko Polskie i po wojnie dalej zbierał swoich żołnierzy, stawiał opór komunistom, został aresztowany. Z tych informacji, które przekazał Stachura, to od niego mamy takie informacje, inaczej one by nie były dostępne. Stachura na temat Warszyca przekazał: SB stosuje coraz gorsze metody przy badaniach. I tak Warszyc nie może wkładać butów, ponieważ ma tak opuchnięte nogi od bicia, wpięty pałkami oraz skutek bicia nerek, co powoduje u niego puchnięcie całej dolnej połowy ciała. Nogi ma owinięte w gałgany, które przesiąkły krwią i ropą wydzielaną z ran. I tutaj inna informacja przygotowana przeze mnie, jak właśnie ostatnio przeglądałam akta Stachury dotycząca Częstochowy, no to jest tylko pewien odcinek czasu, później pewnie tych informacji byłoby więcej. W Częstochowie miały miejsca aresztowania wśród ujawnionych akowców. Liczba aresztowanych przekracza ogółem 40 osób. Powód aresztowania nie jest podawany rodzinom. To też ujawnieni, a jeszcze nie aresztowani, uciekają z okolic Częstochowy. Sytuacja ich jest trudna, bo nie wiedzą, czy będą poszukiwani i nie chcą się meldować na swoje nazwiska. Nie mają zaś innych dowodów ani możliwości ich zdobycia, przebywają w różnych miejscach niezameldowani. Metody, jakie stosuje SB przy przesłuchiwaniu opornych, mają obecnie charakter azjatycki. W wypadku, jeżeli bicie nie załamuje przesłuchiwanego, zamyka się go do celi, gdzie otrzymuje codziennie niemoczonego śledzia 3 razy dziennie i po 3 dniach dają do picia w dowolnej ilości czarną, mocną kawę prawdziwą. Pożywienie w dalszym ciągu składa się ze śledzi. Kawa wyczerpuje i osłabia odporność moralną. Zjedzone zaś śledzie powodują stałe pragnienie. Co noc między godziną 1 a 3 nad ranem odbywają się przesłuchania. Spać w dzień nie wolno. Każda zaś noc jest niespokojna. Nic dziwnego więc, że wielu aresztowanych załamuje się i śpiewa wszystko, co wie. I takie między innymi informacje od Stachury, które za to wykonano na nim wyrok śmierci. Tych dokumentów różnych, bardzo dużo odezw, bardzo dużo też dokumentów z tamtych czasów dotyczy czegoś, o czym dzisiaj już jakby w ogóle się nie mówi, dotyczy nowych granic Polski, linii Curzona. Oni się nie zgadzali z tym, nie zgadzali się z tym, żebyśmy tak po prostu zrezygnowali z naszych wschodnich terenów na Kresach, więc bardzo tak, dużo takich odezw do ludności, czy to właśnie do dzisiaj temat rolnictwa, ale też właśnie znalazłam odezwy do rolników, do nauczycieli, do młodzieży, odezwa Pileckiego chociażby, czyli takie działania albo tutaj u podstaw, albo wysyłanie tego za granicę. Ja to dzisiaj młodzieży tak się starałam przedstawić, jak im to przekazać. Ja im mówię, że możecie dzisiaj wziąć swój telefon, zrobić zdjęcie, wysłać przez WhatsApp, przez maila, co tam macie, informacje na cały świat. Wtedy nie było internetu, nie było smartfonów, poczta była cenzurowana, telefony również na podsłuchu. Oni robili zdjęcia. Pilecki nawiązał kontakt z panią Wacławą Wolańską, która robiła zdjęcia. Tutaj też jej historia jest opisana. Te zdjęcia w takim małym formacie były przekazywane dalej przez kurierów. Między innymi ciekawa historia jednej z kurierek Felicji Wolf, więc ludzie ryzykowali życie w jakiejś szczotce do włosów czy w jakimś innym przedmiocie, wywozili te informacje na zachód. One tam dalej leżą. Zainteresowanie nimi moim zdaniem zbyt małe jak na fakt, na jaki zasługują. Czasami kopie różnych tych rzeczy, gdy mamy właśnie
takiego Stanisława Sojczyńskiego, gdy mamy Stachurę, Pileckiego i innych aresztowanych, bardzo często te protokoły przesłuchań niewiele nam powiedzą. One bardzo często są już z góry pisane pod tezę, ale bardzo często w tych aktach mamy również archiwum tych wszystkich dokumentów, które oni mieli, rozpowszechniali. I te archiwum jest dla nas źródłem informacji, o czym wtedy się mówiło, co oni pisali w prasie propagandowej. Jeden ciekawy cytat, bo dzisiaj się mówi dużo na temat tych stosunków polsko-żydowskich. Tutaj też szczególnie ta nowa władza nasza polityczna będzie się starała pokazać żołnierzy wyklętych jako antysemitów tak zwanych. Więc trzeba sobie też ten kontekst, jak się mówi do młodzieży, tutaj bez żadnego antysemityzmu, ale żeby pokazać kontekst. Tak samo filmy powinny pokazywać kontekst. Film Raport Pileckiego podaje dwa nazwiska funkcjonariuszy, którzy Pileckiego torturowali. Mówi o Różańskim i mówi o Chimczaku, podaje te nazwiska. Nie mówiąc, że Różański Goldberg był pochodzenia żydowskiego, a Chimczak ukraińskiego. Tutaj nie chodzi o to, żeby tutaj się licytować na narodowości, ale bez tego kontekstu to ludzie, szczególnie na Zachodzie, myślą, że po wojnie no to Polacy Polakom w tych więzieniach gotowali takie piekło. Tutaj cały kontekst narodowościowy jest po prostu ważny dla prawdy historycznej. No tutaj ważna kwestia taka, że wielu tych funkcjonariuszy było żydowskiego pochodzenia, ponieważ oni już przed wojną z takich czy nie z innych względów też nie czuli się przywiązani do Polski, sprzyjali tym nurtom komunistycznym. I oni łatwiej od razu po wojnie weszli w te struktury. Dlaczego na przykład Doboszyński będzie aresztowany, tak brutalnie przesłuchiwany? To już był ich wróg polityczny z czasów przedwojennych, całkowity wróg, który był wrogiem komunizmu. Więc tutaj nie chodzi o jakąś nienawiść rasową, tylko żeby te wątki przedstawić tak, jak było. Jeśli my w ogóle siebie ocenzurujemy i o tym nie powiemy, to ta historia nie będzie pełna. A w aktach takie odezwy do Polaków, one były na porządku dziennym, więc ja to sobie tutaj pozwolę zacytować, jako że jest to cytat, nie są to żadne moje poglądy. Apel Zrzeszenia Wolność i Niezależność już koniec 45 roku, tak wiedzieli, 29 grudnia 45 roku. Polaku, Żyd podpalacz jeszcze nie nasycił się krwią chrześcijańską. Mało mu mąk i nędzy narodu rosyjskiego, który opanował. Jemu nie wystarczy setek tysięcy Polaków ginących w tajgach Sybiru i pustkowiach Kazachstanu. Żyd wie, że Polak katolik jest najzaciętszym wrogiem żydowskiego komunizmu, a gnębiąc chrześcijanizm, czyni zadość zasadom swojego Talmudu. Taka tutaj ciekawa, patrząc na dzisiejsze czasy, ulotka z 45 roku. Polaku, teraz cię wzywają do wojska rzymierskiego. Przełożonym twoim będzie tam Żyd komunista. Taktyki wojskowej on ciebie nie nauczy, bo o niej sam nigdy nie słyszał. On ci wyłoży metody walki pistoletem ubowca z twoimi braćmi i przyjaciółmi, którzy walczą w szeregach naszych oddziałów leśnych. Polaku, czy zgodzisz się być narzędziem w ociekających polską krwią łapach Żyda szmaciarza? Wyjście jedno. Wstąpcie do szeregów oddziałów leśnych. Walczyć o lepsze jutro z ohydnym ciemiężycielem twoich najbliższych. Precz z wojskiem żydokomunisty, śpiesz do oddziałów leśnych. I tutaj chodzi o Michała Rzymierskiego, który w tamtym czasie był naczelnym dowódcą, ministrem obrony narodowej, od 1946 roku potem przewodniczącym Państwowej Komisji Bezpieczeństwa. W okresie, tutaj już takie jest to przewidzenie, w 1945 roku, ale on potem będzie odpowiedzialny za użycie wojska do pacyfikacji społeczeństwa, prześladowania żołnierzy, podziemia i tak dalej. Wiele osób przez niego będzie skazanych na śmierć. Później też między innymi będzie członkiem Komitetu Obchodów 70-lecia urodzin Stalina, a oni już wiedzieli, on już był przed wojną agentem NKWD. W 1940 roku ponownie oferował swoje usługi sowieckiemu wywiadowi.
I właśnie, no, czy z tym się mieli Polacy po wojnie utożsamiać? Bo tutaj niektórzy mają całkowite pomieszanie, nie znają tych wszystkich zależności, myślą, że te realia, które były po wojnie, do nich się należało dostosować. Niektórzy nawet wychwalają tamte czasy, nie wiedząc, ile tu było różnych zależności, jak za każdą jakąś wydaną broszurę czy ulotkę nawet jacyś harcerze mogli zostać aresztowani. I stąd też, nawet jak to pokazuje ta ulotka, potrzeba tych oddziałów leśnych. O tym mówił chociażby też Witold Pilecki. Czy takie nieznane postacie, drodzy Państwo, które jeszcze można by w tym kontekście upamiętnić? Ksiądz Rudolf Marszałek, czy mało znana postać. Ostatnio też gdzieś tam w jednym wykładzie cytowałam fragmenty jego kazania, które się zachowało. Zaczęłam też przeglądać teraz jego dokumenty, ale to tutaj też dłuższa sprawa. Też aresztowany, też zamordowany przez komunistów. On znowu związany był jako kapelan z żołnierzami Bartka, z Narodowymi Siłami Zbrojnymi. Też przez jakiś czas mieszkał w Katowicach, nawet niedaleko mnie. Też w kościele garnizonowym w Katowicach właśnie takie głosił kazanie, gdzie mówił o tym, jak te nowe realia wyglądają. To bardzo ciekawe, bo przez jakiś czas on mieszkał na tej samej ulicy, na dole, gdzie u góry, kilkanaście, kilkadziesiąt numerów dalej, mieszkał Salomon Morel, komendant obozu Zgoda w Świętochłowicach, później obozu w Jaworznie. Na jednym z wykładów ostatnio też mówiłam o Jaworznie, które później z takiego obozu pracy w pewnym momencie zostało przekształcone na taką placówkę dla młodych więźniów, takich chłopców jeszcze, którzy nie byli pełnoletni, a którzy byli w innych więzieniach osadzeni i oni tam poszli właśnie do Jaworzna, gdzie pracowali w bardzo ciężkich warunkach i gdy szli od stacji kolejowej do obozu eskortowani przez strażników, to robiono na nich taką nagonkę, mówiąc lokalnej społeczności, że to idą Niemcy z Hitlerjugend. Ale oni zaczęli śpiewać polskie piosenki i wszystko się wtedy wydało. No i to są właściwie też te czasy, gdzie w więzieniu mokotowskim w jednej celi właściwie mógł znaleźć się Niemiec i jakowiec, czy członek jakiejś polskiej niepodległej organizacji. Czyli tutaj wykręci większa zupełnie grupa. Były też młode osoby. Tutaj Danuta Mrzyk, możemy sobie policzyć, ile miała lat, jak zmarła. 22 lata. Gdy miała lat 20, założyła organizację niepodległościową Szarotka. Za tą działalność została aresztowana. Została skazana na 7 lat więzienia i wyrok odbywała w więzieniu w Fordonie. O tym więzieniu w Fordonie też sobie za chwilę jeszcze powiemy. Był okres Bożego Narodzenia, więc też sobie tutaj zaraz to uświadomimy, jak w więzieniach tępiono każdy taki krok w stronę religijności. Śpiewała kolędy, za to śpiewanie kolęd Danusia została umieszczona w więziennym karcerze. Tam rozchorowała się, zachorowała na gruźlicę i mimo tego, że jej stan zdrowia się pogarszał przez długi czas, w żaden sposób nie uzyskała żadnej pomocy. Nie zaprowadzono jej do szpitala. W końcu, już gdy było bardzo z nią źle, zawieziono ją do szpitala w Grudziądzu. Tam Danusia zmarła. Przez wiele lat nic się o niej nie mówiło. I też no tutaj śmieszne tak naprawdę te 91 rok i nagle wyrok rehabilitacyjny, zrehabilitowana, że nic nie zrobiła, tak? Bardzo pełno takich wyroków dopiero w latach 90. Jest pochowana w Solcu Kujawskim. Też historia warta może tego, żeby bliżej się zgłębić, żeby bliżej ją opisać. Powoli też przeglądam. Nie wiem, czy mamy wystarczającą ilość dokumentów, żeby z tego zrobić książkę, ale na pewno warto chociażby o kilku postaciach taką może stworzyć publikację, żeby byli oni wymienieni. Gdzieś to wszystko krąży w internecie.
Ale za mało jest w naszej takiej świadomości, jeśli my pytamy ludzi. No, nie znam za bardzo osób, nawet zainteresowanych, które by czy to o Danusi słyszały, czy o księdzu Rudolfie Marszałku. I tak też jeszcze w Częstochowie nie mówiłam o siostrze Izabeli, więc teraz sobie pozwolę. Bardzo długo była nieznana siostra Izabela, dlatego ja staram się tą postać przypomnieć. Tutaj udało mi się, myślałam, że to będzie niemożliwe, dlatego ta książka jest też łatwiejsza w odbiorze, chociaż jest bardzo trudna, jeśli chodzi o jej przeżycia, o których sobie zaraz opowiemy, ale to jest napisane jako powieść, bo chciałam, żeby po raz pierwszy tak naprawdę ludzie się zapoznali z tą historią, żeby to było dostępne. Druga część książki to są konkretne dokumenty. Potem w miarę jak pracowałam, skontaktowała się ze mną również nawet rodzina siostry Izabeli. Udało mi się bardzo dużo dokumentów, takich jak jej listy z więzienia, to bardzo ważny dokument, uzyskać. I ta druga część książki to już jest typowo naukowa, typowe dokumenty, a pierwsza część to chociaż powieść, to na faktach. Większość nawet dialogów ma swoje odzwierciedlenie w konkretnych faktach, są konkretne przepisy i przede wszystkim historia Adama Doboszyńskiego i jego siostry, którzy również byli aresztowani. Tutaj to, co widzimy, to jest dzieło jednego z widzów mojego kanału, który, gdy ogłosiłam, że będę pisać książkę o siostrze Izabeli, on się zafascynował tymi słowami, które również są takim mottem, które książkę otwiera. Czyste sumienie droższe mi było i jest nad życiem. To właściwie jest takie zdanie. Mamy teraz Wielki Post, że my sobie je możemy, no to zdanie tak naprawdę rozważać i rozważać. Ono jest bardzo moim zdaniem podobne do tego zdania, które Pileckiego fascynowało. Podobno, nie mam na to żadnych dowodów, te ściany były wiele razy potem jeszcze w więzieniu mokotowskim przemalowywane. Podobno Pilecki na ścianie swojej celi w więzieniu mokotowskim napisał właśnie takie sparafrazowane zdanie z naśladowania Chrystusa. Starałem się żyć tak, aby w godzinę śmierci móc się raczej cieszyć niż lękać. I to taka nie jakaś fałszywa pobożność, tylko to, że oni doświadczali śmierci niż przez tą wojnę. Przez to tutaj często mnie ludzie pytają, jakie książki oprócz tego naśladowania Pilecki czytał, jaką miał pobożność. Tutaj ja nie wiem, nie mam zbyt dużo jakichś tutaj relacji na temat lektur duchowych. On był też takim bardzo skrytym człowiekiem, bardzo praktycznym, ale z tego, co widzimy, co on pisał, też dzisiaj się starałam w szkole młodzieży przekazać, bo jest też taki jego piękny tutaj tekst mówiący właśnie o tych przeżyciach, o tym, jak widział śmierć kolegów, o tym, co ludzie przed śmiercią myślą, co mówią, że dopiero wtedy się zastanawiają, co jest w życiu tak naprawdę ważne. To starałam się żyć tak, aby w godzinę śmierci móc się raczej cieszyć niż lękać. Taka zupełnie inna motywacja niż ludziom dzisiaj przyświeca. Też dlatego, że dzisiaj my o tej śmierci tak nie myślimy. Oni o tym myśleli. Skąd to zdanie siostry Izabeli? To też w ogóle był cały potem motyw do napisania tej książki. Piękne zdanie. W kilku słowach tylko, bo czasami mam wykłady dwugodzinne nawet o siostrze Izabeli. Może niektórzy z Państwa już na moim kanale coś oglądali, inni nie, ale warto się przyjrzeć. Urodzona w Krakowie i tutaj jest właśnie też ta kwestia rodzinna. Bardzo dobra rodzina, rodzina prawników, kilka osób z rodziny związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim. W jednej kamienicy przez jakiś czas wychowywała się właśnie ze wspomnianym wcześniej Adamem Doboszyńskim, z jego siostrą Jadwigą. I tak bawiąc się beztrosko, oni nie zdają sobie sprawy z tego, że po latach znajdą się w tym samym straszliwym więzieniu, więzieniu mokotowskim. Wszyscy niewinni całkowicie. Siostra Izabela, też w książce mam więcej zdjęć, bo tutaj już mam zdjęcie z czasów, jak była aresztowana, ale naprawdę była piękną kobietą. Wszyscy myśleli, że wyjdzie za mąż, że założy rodzinę. Ona natomiast wstąpiła do zgromadzenia sióstr miłosierdzia Wincentego a Paulo, zwanych szaretkami, takie tutaj miały jak na okładce, jeszcze takie właśnie duże kornety.
I to nie jest tak, jak dzisiaj tutaj taka propaganda lewicy nam mówi, że Kościół nie pozwalał kobietom się rozwijać. Siostra Izabela miała przed wojną prawo jazdy na samochody osobowe, ciężarowe, miała uprawnienia do wyświetlania filmów kinowych w szpitalu, gdzie pracowała, prowadziła szkołę pielęgniarską, znała bardzo dobrze język polski, łacinę, język niemiecki, język francuski, chyba też angielski, bo jeździła się dokształcać często, czy do Francji, czy do Stanów Zjednoczonych. Wcześniej skończyła z bardzo dobrym wynikiem Uniwersytet Jagielloński. Wyjechała do Stanów Zjednoczonych na kolejne takie doszkalanie się i tam usłyszała, że w Polsce ma wybuchnąć wojna. Wróciła czym prędzej do Polski, ale szybko z Lwowa musiała uciekać. Wojnę spędziła w Zebrzydowicach, w tych Zebrzydowicach koło Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam też jest bardzo ciekawa historia, ponieważ związała się z Armią Krajową, ale to wszystko było też za zgodą przełożonej. Aczkolwiek były też takie głosy sióstr, które mówiły, no, że przez siostry działania Niemcy mogą nas wszystkie zamordować, bo nawet w zgromadzeniu, tutaj widzicie niepozorny dom, dlatego też dobry dla konspiracji, naprawdę jak dzisiaj pojedzie do Zebrzydowic, to on jest tak całkiem na uboczu, niepozorny, z zewnątrz nie wygląda nawet, że to jakiś klasztor. Tak jak wtedy wyglądał, tak dzisiaj wygląda, gdy tam byłam. Przechowywała w szafie broń dla Armii Krajowej, miała nielegalną radiostację, ukrywała Żydów, ukrywała rannych członków Armii Krajowej. W pewnym momencie w zgromadzeniu była w Sypa, ona wtedy była w Krakowie, już o tym się dowiedziała, do zgromadzenia już nie wróciła, została w Krakowie. Po wojnie działała też w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość, o czym mówiłam, w Rzeszowie, gdzie między innymi pomogła ze szpitala uciec rannemu więźniowi politycznemu, który w tym szpitalu był leczony. Za co została aresztowana? Bo tu już przejdźmy do tego, może w czasie dyskusyjnym, jak będzie chęć, to więcej sobie powiemy. Tutaj jest nakaz jej przyjęcia do więzienia. I tutaj ten straszliwy moment śledztwa, Różański, ten sam, który Różański Goldberg opisuje tutaj dokładnie jego historię rodzinną, skąd też to nazwisko, bo Różański to po matce, ale matka też była z Żydów Różańskich, tutaj ojciec Goldberg, pomiędzy rodzicami też panował konflikt, oni się rozstali w pewnym momencie. Jeden z najbrutalniejszych funkcjonariuszy, który też później był jakoś tam sądzony, ale nie za te, bardziej sądzony w wyniku takich zmian już partyjnych i żeby tak pokazać, że on będzie osądzony, ale w wyniku tego, że też brutalnie przesłuchiwał niektórych komunistów. Siostra Izabela myślała, że może jakaś jej relacja z tego, co on jej zrobił, do tego procesu pójdzie, stąd też może ten tekst, który ona napisała, który zaraz przeczytam, ale to niestety nie miało miejsca, to w ogóle nie była prawda. Większość tych osób, tak samo Adam Humer, również tutaj będzie wspomniany, który brutalnie torturował Adama Dobroszyńskiego w latach 90. był jego proces. I w książce tej, to jest też ciekawa dokumentacja, oprócz tego, że to jest powieść, bo dotarłam również do siostrzeńca Adama Dobroszyńskiego, pana Krzysztofa Malkiewicza, który pamięta jeszcze siostrę Izabelę, który był na pokazowym procesie Adama Dobroszyńskiego, a w latach 90. był na pokazowym procesie Adama Humera. I on tutaj to wszystko opisuje, jak to wyglądało. Wspomniałam o tym Adamie Dobroszyńskim, bo ja teraz bym chciała przeczytać Państwu fragment relacji, się całą relację, bo najlepiej to powiedzieć jej własnymi słowami, nic tak dobrze nie opowie jak jej słowa, siostry Izabeli, z tego co przeszła, ale kontekst jest taki. Adam Dobroszyński miał być przedstawiony jako wróg Polski, tej miano zdyskredytować również wszystkich narodowców, członków Stronnictwa Narodowego, miał być pokazany jako faszysta, jako szpieg, jako hitlerowiec. Do tego jeszcze chciano dołożyć absurdalny zarzut, że również szpiegował rzekomo Dobroszyński dla wywiadu watykańskiego. On podczas przesłuchania mówi, że przecież w ogóle nie wie, czy taki wywiad nawet istnieje, ale tego chciano. I w tym celu taka idealna ich strategia, tutaj też warto powiedzieć, że te osoby,
jak na przykład mieliśmy tego Wacława Archimowicza, który był pracownikiem MBP i przekazuje dokumenty do podziemia. No to jest dla funkcjonariuszy niewygodne, żeby takie coś nagłośnić. On zostaje usądzony po cichu w tak zwanym procesie kiblowym, czyli mamy celę więzienną, tam zawsze z boku był sedes i na tym sedesie sadzano oskarżanego, przed nim tak zwany sędzia, jakiś tak zwany obrońca, tak zwany oskarżyciel i kara śmierci, koniec. Tak wyglądała rozprawy. Natomiast jeśli kogoś chciano naprawdę oczernić i opisać to w prasie, tak było też w przypadku Pileckiego, ale moim zdaniem ten proces do Boszyńskiego miał mieć jeszcze większe oddziaływanie propagandowe, to wtedy zapraszano prasę, robiono duży proces, zapraszano świadków. Większość świadków na procesie do Boszyńskiego to byli inni więźniowie Mokotowa. Co ciekawe, niektórzy w ogóle do Boszyńskiego nie znali i zeznawali tylko to, co pod wpływem tortur mieli powiedziane. Więc motyw był taki, żeby siostrę Izabelę wykorzystać w tym celu, żeby ona również na tym procesie zeznała. Żeby ona zeznała, że on, Boszyński, siostrze zakonnej, powiedział, że tutaj przyjechał jako szpieg Watykanu. Siostra Izabela, co ciekawe, zostałaby aresztowana już rok wcześniej, wtedy gdy Boszyński i jego siostra, oni zostali aresztowani w okolicach lata 47. I siostrze Izabeli się udało. Ona wtedy była akurat w Paryżu i w Rzymie, bo były uroczystości kanonizacyjne Katarzyny Labourę. Od cudownego medalika, mam nadzieję, że historia Państwu znana, objawień cudownego medalika w Paryżu. I dzięki temu siostra Izabela zyskała rok życia na wolności. Została aresztowana rok później, to sobie powiemy jak. Właściwie została aresztowana tylko dlatego, że była jedną z tych osób, które do Boszyńskiego znała. No nie było żadnego innego argumentu. Dopiero już później ona tutaj powie, że później jej postawiono jeszcze inne warunki i inne jeszcze tutaj jakieś oskarżenia. To potem wyszła ta cała sprawa jej działalności w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość, gdzie ona nie miała nic wspólnego, bo nawet o tym najprawdopodobniej nie wiedziała i wtedy w ogóle była przy tym nieobecna, jak bojówka Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość wykonała wyrok śmierci na tym funkcjonariuszu Bojanowskim. Natomiast jako, że ona wtedy tam była, no to była taka najłatwiejsza rzecz, żeby podciągnąć. Co ciekawe, później na jej rozprawę chciała przyjechać nawet siostra tego funkcjonariusza Bojanowskiego, zeznawać na korzyść siostry Izabeli, ale nie chciano jej wysłuchać. I co ciekawe, bo tutaj mówimy o tych stosunkach polsko-żydowskich, to też żeby nie być tacy jednostronni, ja to też w książce pokazuję, bo z jednej strony pokazuje i też zwłaszcza w tej książce o Pileckim te dokumenty mówiące o współpracy o Żydach w MBP, w Urzędach Bezpieczeństwa na bardzo wysokich stanowiskach. Mówię o Różańskim, o innych, ale tutaj też na przykład w tej książce od razu Pileckiego o Brystygierowej jest taki raport. Ale tutaj warto też wspomnieć, jest relacja, którą umieszczam w książce, żydowskie małżeństwo Haas kilkukrotnie próbuje pomóc siostrze Izabeli. Daje swoją relację, że ona ich ukrywała podczas II wojny światowej, starają się jej pomóc. I tutaj o ile książka jest beletrystyczna, więc sobie pozwoliłam na takich kilka dosłownie scen, o których nie wiem, czy są prawdziwe, być może prawdopodobne, to przedstawiam taki też prawdopodobny dialog pomiędzy właśnie Różańskim Goldbergiem a państwem Haas, których siostra Izabela ratowała, gdzie on jest bardzo zdziwiony, dlaczego oni jako Żydzi jej chcą bronić. Tak sobie to tutaj uzmysłowiłam, być może tak mógłby ich potencjalny dialog wyglądać. Tutaj przeczytam wam teraz, drodzy Państwo, ten dokument, dla mnie najważniejszy, który też gdy zaczęłam badać, to był jeden z pierwszych dokumentów, który uzyskałam. I wtedy już wiedziałam, że musi powstać cała książka. Ten dokument również się w tej książce znajduje. Zostałam aresztowana w Wadowicach 27 sierpnia 1948 roku przez Urząd Bezpieczeństwa, ponieważ obawiano się aresztować mnie w wiejskim domu naszego zgromadzenia w Zebrzydowicach koło Kalwarii
by nie zadrażnić opinii miejscowej ludności, bardzo do sióstr przywiązanej. Zwabiono mnie do Wadowic, rzekomo po przydział sukienek dla dzieci z naszego przedszkola. W Wadowicach rano na pustej uliczce dwóch oficerów UB zabrało mnie do auta i powieziono do Krakowa, a stamtąd do Warszawy, do więzienia Mokatowskiego i odtąd słuch o mnie zaginął. Dopiero po kilku miesiącach dowiedziano się w zgromadzeniu oraz w rodzinie mojej po długich i uciążliwych poszukiwaniach, że przebywam w więzieniu. Pierwsze odwiedziny w więzieniu otrzymałam dopiero po blisko 2 latach siedzenia. W ciągu tych długich miesięcy, prawie 2 lat, przeszłam okropne śledztwo. Przebywałam w okropnych warunkach higienicznych, na betonie i sienniku. Można powiedzieć o głodzie, bo odżywianie było bardzo nędzne, a śledztwo po parę godzin, kilka razy w ciągu 24 godzin. Zaraz w drugim tygodniu po aresztowaniu oficer śledczy, znany z brutalności na Mokotowie, dał mi do podpisania gotowy protokół, że ja zeznaję, iż Doboszyński Adam powiedział mi w 1947 roku, jakoby jego świątobliwość, Ojciec Święty, przysłał go do Polski, do księdza kardynała Sapiechy oraz do ojców redemptorystów z nakazaniem utworzenia siatki szpiegowskiej na korzyść Niemców. Dla wyjaśnienia podaję, że Doboszyński Adam, z którym jak i z całą jego rodziną łączyły moją rodzinę i mnie zażyłe stosunki, po przyjeździe do Polski odpoczywał i leczył się w domu zgromadzenia naszego przez przeciąg 4 tygodni. Podsuniętego protokołu nie tylko nie podpisałam, ale zaznaczyłam, że gdyby mój podpis sfałszowano, to i tak na rozprawie głośno krzyczałabym, że takiego kłamstwa nigdy nie zeznałam i nie zeznam. Gdy oficer śledczy zapewniał mnie, że powinnam podpisać, bo Doboszyński zeznał to już, zażądałam konfrontacji, za które żądanie zapłaciłam wybiciem 3 zębów. Nazajutrz znów wezwał mnie ten sam oficer śledczy i bardzo grzecznie namawiał mnie do złożenia tego podpisu, a w zamian za to obiecywał natychmiastowe wypuszczenie mnie na wolność oraz zapewniał, że tak zgromadzenie, jak i rodzina będą opływać we wszystko. Oczywiście kategorycznie odmówiłam, gdyż czyste sumienie droższe mi było i jest nad życie. Wtedy zaczęło się potworne śledztwo, kierowane osobiście przez Różańskiego, wówczas szefa Departamentu Śledczego na całą Polskę. Oprócz bicia, przysiadu w liczbie do 2000 naraz, miałam jeszcze tak zwane stójki. Polegały one na tym, że w czasie zimowych dni i mroźnych stałam boso, na betonie, tylko w koszuli, tyłem do okna. Prawdopodobnie to może być to miejsce i tuż pod oknem, z którego wyjmowano szyby. Na domiar wszystkiego jeszcze w nocy zlewano mnie konewkami zimnej wody. Po 14 dniach i nocach takiego stania, bo nawet do podawanego mi jedzenia nie pozwalano mi usiąść, będąc już cała spuchnięta, straciłam przytomność i ocknęłam się w szpitalu więziennym. W tym szpitalu, urągającym nazwie szpitala, przyszłam Bogu dzięki do siebie, by zacząć znów śledztwo. Po blisko 2 latach zawołano mnie na sprawę do drugiej celi więziennej. W składzie sędzia wojskowy i 2 poborowych żołnierzy, a jako ławników oraz adwokata. Rozprawa, względnie fikcja rozprawy, zakończyła się za pierwszym razem wyrokiem 15 lat więzienia, a po 1,5 roku po sprzeciwie prokuratora nastąpiła ponowna, taka sama rozprawa, na której otrzymałam wyrok śmierci. Na drugi dzień wezwał mnie oficer śledczy i zapytał, czy już teraz może podpiszę ten protokół o szpiegostwo na rzecz Watykanu, Ojca Świętego oraz Ojców Redemptorystów. Gdy odmówiłam, zapewnił mnie, że zgniję w więzieniu. Czekając na wykonanie wyroku, przez 3 miesiące byłam ustawicznie wołana wieczorami celem zdeprymowania mnie, że idę niby na wykonanie wyroku. Czyli codziennie wołano ją z celi, że ma iść, że wykonano na nią wyrok śmierci, tego nie robili, wracała do celi. Z początku ciężko to przechodziłam, ale wreszcie przyzwyczaiłam się do tego, i starałam się być przygotowana na śmierć.
przez ten cały czas, to jest przez 8 lat, byłam pozbawiona sakramentów świętych, mszy świętej. Nie miałam ani medalika, ani różańca, ani żadnego przedmiotu kultu religijnego. Dopiero w ostatnim roku siedzenia po tak zwanej odwilży wolno mi było mieć mieć różaniec i książeczkę do nabożeństwa. Najgorsze traktowanie było w więzieniu w Warszawie na Mokotowie oraz w Inowrocławiu, zwanym popularnie polskim Oświęcimiem, gdzie przesiedziałam w Warszawie 2 lata, w Inowrocławiu 3 lata, łącznie z 13 miesiącami izolatki. Ostatni rok, to jest 8, spędziłam już w warunkach możliwych przy pracy, a mianowicie przy hafcie w więzieniu w Fordonie, skąd wypuszczona zostałam na urlop chorobowy 15 czerwca 1956 roku. 56 rok, wielu z tych więźniów już wychodziło na wolność, nawet takich, którzy bardziej działali organizacyjnie, mieli z pozoru cięższe zarzuty i dla siostry to było takie niewyobrażalne, że oni już wychodzą, w jej sprawie nic się nie posuwa, musi prosić i wreszcie tylko taki urlop chorobowy. I ta pierwsza perspektywa wyjścia to była perspektywa, że za kilka miesięcy musi wrócić znowu do więzienia. Na szczęście już nie wróciła. Po założeniu nadzwyczajnej rewizji sprawy zostałam definitywnie zwolniona w grudniu 1956 roku. Wciąż jestem poważnie chora. Wyleczona z gruźlicy nogi, przebyłam ciężką operację, jeszcze czeka mnie jutro, 3 kwietnia. Bogu się jednak oddałam, jak czyniłam to zawsze, podczas 8 lat więzienia i jestem spokojna. Tak zakończyła relację i niestety pisała w kwietniu 1957 roku, kilka miesięcy później w sierpniu zmarła, mimo dobrej opieki lekarskiej, bo siostry Szaretki miały bardzo duże kontakty z najlepszymi lekarzami, z szpitalami, nie udało jej się odratować. Ja byłam ciekawa jej przemyśleń z więzień i na szczęście zachowały się listy, zwłaszcza z więzienia w Fordonie, listy do matki, których fragmenty tutaj cytuję. W jednym z listów ona pisze: więzienie to jest straszniejsza rzecz, niż to sobie wcześniej na wolności wyobrażałam, dlatego trzeba mieć bardzo dużo wiary w Boga, a wtedy nie grozi załamanie. Tutaj mogą się Państwo zastanawiać, o co chodzi z tym, że ona powiedziała, że była przez 13 miesięcy w celi izolacyjnej w Inowrocławiu, zwanym popularnie polskim Oświęcimiem, jak to polski Oświęcim w tamtych czasach. Droga tych kobiet często wyglądała tak. Najpierw więzienie mokotowskie, później, jeśli już został ogłoszony wyrok, najpierw były w więzieniu mokotowskim w takim pawilonie ogólnym, potem przewożono je do Fordonu. I w Fordonie sprawa wyglądała tak, że w pewnym momencie zarządzono, żeby w Inowrocławiu, które wcześniej nie miało takiej złej opinii, zrobić więzienie o zaostrzonym rygorze dla tych kobiet, które pomimo wszystko dalej mają negatywny stosunek do obecnej polityki i do obecnej rzeczywistości, które na przykład dalej trwają w swoich wartościach, w swojej religii. Co ciekawe, siostra Doboszyńskiego, Jadwiga, aresztowana tylko dlatego, że była siostrą i tutaj jej relacje też mamy, ona jest dostępna, bo ona potem jeszcze dłużej żyła, ją spisała, przeszła taką samą drogę. Mokotów, Fordon i Inowrocław, znowu Fordon, potem wyjście na wolność. Więc te najwartościowsze kobiety, które tutaj mogły być, właśnie tutaj siostra Izabela, zakonnicami, czy też nauczycielkami, matkami, bo ile dzieci było ich pozbawionych, najbardziej wartościowe trafiły do Inowrocławia, 13 miesięcy izolatki. Brak korespondencji, brak możliwości wyjścia na spacer, brak możliwości jakiejkolwiek rozmowy ze współwięźniarkami, bo cele pojedyncze byłyby bite i karane, jeśli by chciały za pomocą alfabetu Morsa porozumieć się z koleżankami z celi. Żadnej korespondencji, strażniczka miała tylko podawać jedzenie i też wcale nie rozmawiać. Żadnych listów, żadnych książek, nic. Dlaczego polski Oświęcim? Bo do tego wszystkiego jedzenie jak w Oświęcimiu, brak możliwości paczek żywnościowych. I w tych warunkach, w izolacji, siostra Izabela i inne te kobiety były 13 miesięcy.
Dlaczego 13 miesięcy? W pewnym momencie dwie z tych kobiet nie wytrzymały. Popełniły, to nie wiem jakim sposobem, nie było to podane, popełniły w tej celi izolacyjnej samobójstwo. I tutaj władze więzienne już się trochę otrząsnęły. Już oczywiście były obawy, że będą jakieś zmiany w partii, że to mogą mieć niektórzy funkcjonariusze jakieś konsekwencje. Umieściły te kobiety już później w celach po 3 osoby. Ale też patrząc, że jeśli się w celi pojawiają jakieś przyjaźnie, to żeby wtedy je oddzielić od siebie i raczej umieszczać w ten sposób, żeby tworzyć antagonizmy. I wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, 13 miesięcy całkowitej pustki. Żadnej książki, żadnej rozmowy, niczego. I po 13 miesiącach, gdy już są w tej celi trzyosobowej, do tej polarnej takiej lury kawy zbożowej, nagle gazetka propagandowa, albo jakieś dzieło Lenina, albo jakieś dzieło Marksa. No to takie metody sowieckie. Myślano, że jak zrobią taką pustkę przez 13 miesięcy, to może im się w głowach wszystko wyzeruje i jaką ideologię po tych 13 miesiącach prowadzą, to te kobiety przyjmą. I nawet potem chciano w takiej świetlicy więziennej na te tematy, te książki omawiać. I co się okazuje, to i tak były te Polki wychowane jeszcze przed wojną, że one się nie dały. Większość tych kobiet się nie dała. Na pewno siostra Izabela się nie dała. Widzimy to jeszcze z tych późniejszych listów. Jak mimo to ona zachowała wiarę w Boga, tak jak powiedziała, że Bogu się oddała, jak to czyniła przez te lata więzienia, jest spokojna. Wróciła do Fordonu. W Fordonie lepsze warunki były, ale ona jako zakonnica była prześladowana w ten sposób, że nie mogła pracować. No, mogłoby się wydawać, no dobrze, przecież nie musiała chodzić do pracy, ale praca była tym elementem, gdzie więźniarkom, czy to przy jakimś hafcie, czy przy robieniu jakichś torebek, czegoś, po pierwsze szybciej płynął czas. Więc dla więźnia to zawsze jest dobrze, jak ma jakieś zajęcie, o ile nie jest to praca ponad siły. Po drugie, te więźniarki już w późniejszym czasie mogły jakieś drobne pieniądze za tą pracę nawet otrzymywać, coś sobie kupić w tej kantynie. Siostra Izabela pisze do matki, że ona już sobie uświadomiła, że nie ma szans na pracę, bo przecież jest zakonnicą. Tutaj bardzo też ciekawe losy zwykłych kobiet. To właśnie siostry Dobłoszyńskiego, siostry Izabeli, innych kobiet. Barbara Otwinawska niejako aresztowana, dlatego że, to jest złe słowo niejako, ale ona nic nie zrobiła. Barbara Otwinawska to była kobieta niejako związana z grupą Pileckiego, bo do jej rodziny należał kurier Witolda Pileckiego, który szukał Pileckiego, już go nie potrafił znaleźć i u Barbary Otwinowskiej zostawił cały taki meldunek, który miał Pileckiemu przekazać. I jakby idąc po nitce do Kłębka, funkcjonariusze aresztowali ją razem z tym meldunkiem. I ona też przeszła praktycznie tą samą drogę i po latach ona napisała taką właśnie publikację, zbierając wspomnienia różnych kobiet, co nie było łatwe. Wielu tych wspomnień my nie mamy. Jeśli te kobiety już niektóre wychodziły w 1956 roku, to mówiono im, żeby absolutnie nic nie mówiły o tym, co się działo. Były zastraszone. Wiele z tych kobiet nic nie mówiło. O siostrze Izabeli nawet w jej zgromadzeniu przez długi czas się nie mówiono. Siostry były zastraszone. Wiemy tutaj, patrząc dokumenty, że też Urząd Bezpieczeństwa starał się nawet w zgromadzeniu siostry Izabeli już w późniejszym czasie zwerbować zakonnice na agentki, ale to się nie udało, przynajmniej z tego, co tak ta sprawdziłam, to były takie próby, natomiast nie udało się akurat ze zgromadzenia siostr Izabeli, tego najbliższego, pozyskać sióstr na agentki. Więc to też pokazuje taką niezłomność tych kobiet, ale też na pewno czuły się zastraszone i też dlatego ta historia potem, nawet jeśli w latach 90. już coś można mówić, w samym zgromadzeniu, jak tam byłam pytać, ta wiedza niestety, oprócz tego, że była ta relacja, był taki duży biogram, to już później w takich większych szczegółach nie było to znane, ale też cieszę się, że siostry książkę zaakceptowały, że teraz same też książkę zamawiają i ją
rozpowszechniając tutaj od początku do końca. Kontakt był z siostrami, nawet co do akceptacji okładki, bo też tutaj pani, która robi okładkę, chciała, żeby to z tyłu było na przodzie i też tutaj siostry też dyskutowały, jak ma być, zdecydowały się jednak na to, więc bardzo mi zależało, żeby tutaj od początku do końca była też ta publikacja przez siostry zaakceptowana. No i na koniec, bo też dużo, mało się właściwie też mówi, dużo się mówi o tych wszystkich żołnierzach, którzy działali w lesie, ale tak naprawdę 1 marca, dlaczego ten dzień, a nie inny? No tutaj mamy nazwiska, czyli prezes 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Łukasz Ciepliński, aresztowany z Zabrza. Jeśli Państwo chcą, na moim kanale Ryngraf będę musiała to może też jutro przypomnieć. Zrobiłam taki reportaż z miejsca jego aresztowania i z tego, jak wyglądało aresztowanie. I jego towarzysze, najbliżsi, którzy byli z nim związani. Co ciekawe, siostra Izabela nie znała Łukasza Cieplińskiego, bo prawdopodobnie nawet się kontaktowała z, być może z Adamem Lazarowiczem. Tutaj tam jest też całe tutaj w książce zapisane ta jej tutaj działalność, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. W każdym razie była oficjalnie zarejestrowanym członkiem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość tego rzeszowskiego. Łukasz Ciepliński, Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory, Karol Chmiel. To są ci niewinnie straceni 1 marca 1951 roku. Jest to taka pewna data graniczna, taka data już wcześniej grupa Pileckiego aresztowana, wcześniej ten poprzedni dni zarząd Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w Siecińskim i później, jeśli jeszcze będą jakieś działania, jakieś organizacje, to już nieliczne. Już większość tych osób, które rzeczywiście walczyły, tak jak tutaj wcześniej mówiłam o aresztowaniu tego Komitetu Porozumienia Organizacji Polskich Podziemnych, co właściwie się wiązało również z aresztowaniem bardzo wielu osób z wielu organizacji. O Łukaszu Cieplińskim też warto więcej mówić. Wydaje mi się, że temat jest Łukasza Cieplińskiego być może bardziej znany niż niektórych innych, ale wciąż chyba ostatnio nieznany. Na pewno warto przypomnieć na koniec, chociaż jeden z grypsów, który z celi więziennej czekając na to, wiedząc już, że zostanie zamordowany, pisał do swojego syna. Notabene ani Łukasza Cieplińskiego, ani Witolda Pileckiego do dzisiaj nie odnaleziono, mimo tych wszystkich poszukiwań, ekshumacji. Jak to się dzieje, trudno mi też powiedzieć. Mówiłam o cudownym medaliku, o siostrze Izabeli. Nie wiadomo skąd tak naprawdę, więc tutaj nie chcę siać jakichś przypuszczeń, że to od sióstr związanych z siostrą Izabelą, no, ale to są te siostry, które miały cudowny medalik rozpowszechniać. Łukasz Ciepliński cudowny medalik miał. Przed śmiercią miał go sobie włożyć do ust, mówiąc, że to będzie ten znak rozpoznawczy, po którym będzie rozpoznany. Być może jeszcze to się uda, że rzeczywiście tak będzie, oby tak było. Odbiorą mi tylko życie, ale to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście. Gdybyś odnalazł moją mogiłę, to na niej możesz te słowa napisać. Żegnaj, mój kochany. Całuję i do serca tulę. Błogosławię i Królowej Polski oddaję. Ojciec. Poznaj niezwykłą historię życia siostry Izabeli Łuszczkiewicz, brutalnie torturowanej przez komunistów za pomoc polskiemu podziemiu. Niezłomna zakonnica. Książka dr Anny Mandrelli do nabycia w dobrych księgarniach.